Dzień dobry w kolejnym dniu. Tym razem zabieramy Was na wycieczkę po parku Santa Elena. Jesteśmy w lesie mglistym w Monteverde i liczymy na cudowne, po pierwsze, widoki, a po drugie, cudowną faunę. Już wiemy, że możemy zobaczyć kwazale, piękne, przepiękne, przecudowne ptaki, więc zaczynamy. Rezerwat nazywa się Santa Elena, tak jak już wspomniałam Wam. I mamy tutaj cztery chyba trasy. Zieloną, niebieską, czerwoną, najdłuższą, ponieważ ma 4,8 km. I tutaj żółtą. Nam powiedzieli w hotelu, że najlepiej wybrać tą trasę, czyli przejść się tutaj niebieską trasą. Ona ma mniej więcej 3,4 km, no ale tutaj razem z powrotem. Następnie żółtą, zieloną i jesteśmy tutaj przy wyjściu. Na niebieskiej trasie, tutaj gdzie są właśnie te entrance, można spotkać nasze kwazale. Początek trasy i słyszycie? To zaczynając od początku, jakie zwierzęta możemy tutaj spotkać, oprócz wspomnianych kwazali? Możemy zobaczyć kolibry, tukany, różnorodne ssaki, także tarantule. Chociaż tego akurat bym nie chciała spotkać. Znaczy może z daleka to i tak. Możecie mi pogratulować. Mam porządne buty, nie w japonkach, zresztą tutaj bym się nie wybrała w japonkach. Koniecznie repelenty trzeba mieć ze sobą, ponieważ jest tutaj sporo jakichś dziwnych wynalazków latających, w tym komarów. I lepiej uważać. Jaki ciekawy kwiat. Wygląda trochę jak dziób kaczki. Co oprócz repelentów zabrać ze sobą? O, znów jest ten kwiatek, co wygląda jak kaczka. To przy nim się zatrzymam, bo zrobię jeszcze jemu ładne zdjęcia. Warto zabrać ze sobą płaszcze przeciwdeszczowe, bo tym może wpadać w każdym momencie. Tak się będę rozglądać trochę w poszukiwaniu ptaków. Co oprócz tego? Coś na długi rękaw, długie spodnie, buty trekkingowe. Coś jeszcze trzeba zabrać? Na pewno dobry humor. Na razie schodzimy w dół. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ale plus jest taki, że nie pada. Naprawdę mamy dzisiaj, może nie będę chwalić, dopóki nie zaszło słońce, ale jest dobrze. Może będziecie słyszeć. O. Było słychać takie jakby rzężenie. Ale to myślę, że my go wypatrzymy. Liczę na to. Ale ogromny on jest. Tak dla porównania przybliżę swój palec może. Kupa go niech zrobi. Widzicie, ogromny jest. To teraz powiem Wam kilka faktów o kostarykańskiej florze i faunie, ponieważ kilkakrotnie już wspominałam, że jest ona bardzo, bardzo bogata i teraz Wam to udowodnię. Wspomagam się telefonem, ponieważ mam kilka tutaj statystyk i w międzyczasie będziecie widzieć jakieś tutaj ładniejsze widoki niż moja twarz, bo jest o wiele więcej rzeczy do pokazania. Jeszcze jedna nowinka. Zatrzymałam się tutaj, ponieważ, w sumie zatrzymaliśmy się tutaj, ponieważ jest tutaj miejscówka kwazali. Podobno mają gdzieś tutaj niedaleko gniazdo, jest to zaznaczone na mapie i słychać tutaj te ptaki różnorodne. Nie wiemy, czy to są kwazale.
I tak wypatrujemy, ale może być ciężko je zobaczyć, naprawdę. No to zaczynamy ze statystykami. Przede wszystkim Kostaryka no, obfituje tutaj właśnie w tą naszą florę i faunę. I na obszarze stanowiącym mniej więcej 0,01% powierzchni Ziemi żyje 6% wszystkich zarejestrowanych naukowo gatunków roślin i zwierząt na całej planecie. I żebyście sobie zobrazowali, jak mała jest Kostaryka, to powierzchnia jej wynosi 51 tysięcy km kwadratowych, powierzchnia Polski wynosi 313 km kwadratowych, czyli łatwo sobie policzyć, że Polska to jest takich 6 Kostaryk, więc możecie sobie wyobrazić, jak małe jest to państwo, a jak dużo jest gatunków, różnorodnych gatunków roślin i zwierząt. I teraz grube statystyki. Oznacza to razem od 500 tysięcy do aż 1 miliona gatunków roślin i zwierząt, w tym 50 tysięcy gatunków owadów. Niektóre z nich są wielkości nawet małych ssaków. No to fakt, że tutaj wszystko jest w ogóle przeogromne. Ponad 1000 gatunków orchidei, 800 gatunków paproci. Jest to więcej niż w całej Ameryce Północnej i w Meksyku. 208 gatunków ssaków, 850 gatunków ptaków, 200 gatunków gadów, połowa z nich to niestety, niestety węże, oraz 1000 gatunków ćm i motyli. No, ćmy są przeogromne. Wleciała nam jedna, ostatnio była jakoś, no, o taka. Tak, słychać kwazara. Ale mgła. Może dlatego, że to jest las mglisty? Coś dla Pawła. Cześć. Jesteśmy na punkcie widokowym, znaczy na wieży widokowej, i stąd powinniśmy teoretycznie widzieć wulkan Arenal. No ale jak widać, nic nie widać. Idzie burza, muszę się streszczać. To teraz kolejna garstka ciekawostek, jeżeli chodzi o tym razem parki narodowe i ogólnie rezerwaty przyrody, których jest tutaj bardzo dużo, ale mają smutną historię. 27% powierzchni kraju ogólnie to są właśnie te wszystkie chronione terytoria. Biorąc pod uwagę wielkość, czyli te 51 tysięcy km kwadratowych, to jest naprawdę spory kawałek ziemi i jest to jeden z wyjątkowych właśnie krajów na całym świecie, że ma aż tyle rezerwatów i chronionych przestrzeni. I jest to piękne, ponieważ te zwierzęta tutaj no, nie miałoby się gdzie schować, a przez to, że jest tutaj aż tyle tych gatunków, no to znając życie, większość z nich by po prostu wymarła. No i tak jak wspomniałam, są tutaj bohaterowie i przestępcy. Niestety, jak na całym świecie, ludzie próbują zniszczyć tą piękną naturę dla swoich potrzeb. Niestety. Nie chcę mówić, że to jest taki standard, ale to, co nazywamy postępem i to, co nazywamy ewolucją, niszczy nam przyrodę, niszczy jej piękno. I dobrym przykładem tutaj jest para Szwedów, która przyleciała tutaj do Kostaryki, aby żyć właśnie zgodnie z naturą. Zamieszkali oni na półwyspie Nikoya i tam zbudowali sobie domek z palm, znaczy w sumie z liści palm, no i żyli zgodnie z naturą. No ale zauważyli, jak ludzie zaczynają wycinać lasy. Lasy dziewicze na Capo Blanco. No i on, czyli Nils, zaczął działać z zapałem i zaczął zbierać pieniądze, aby wykupić tę ziemię i po prostu ochronić przed ludźmi.
Po 3 latach i po napisaniu w sumie 1000 stron listów zebrał 30 tysięcy dolarów. Nie wiem, czy to jest w sumie dużo po 3 latach, bo na rok wychodzi 10 tysięcy. W każdym razie ta kwota pozwoliła mu kupić kawałek ziemi, spory kawałek ziemi, bo aż 1200 hektarów, na którym powstał ścisły rezerwat przyrody Capo Blanco. Aktualnie podobno tam się znajduje jakaś tablica upamiętniająca, no tego nie wiemy i Wam nie potwierdzimy raczej. W każdym razie Nils dalej chciał działać, dalej zbierał pieniądze, dalej chciał wykupywać tutaj te tereny, znaczy nie te dokładnie, ale tam na tym półwyspie, żeby chronić te drzewa, te parki, tą przyrodę, te zwierzęta biedne. No i niestety przez to, że chciał tak chronić, zginął, to znaczy został zamordowany przez ludzi zainteresowanych unicestwieniem właśnie tego jego projektu. Więc taka smutna ciekawostka. Teraz bardzo dobrze widać, dlaczego te lasy nazywają się lasami mglistymi. Za mną jest wszędzie, dosłownie wszędzie mgła. Z tamtej strony też. I ona się coraz bardziej zbliża, a tam mamy gdzieś burzę, więc będziemy musieli za chwilę uciekać. W każdym razie, gdyby nie ta mgła, to tych lasów po prostu by nie było. Las mglisty. Idzie za mną mgła i zaczyna padać. Przestało padać, nie ma burzy, więc ruszyliśmy w trasę. Niestety, ale to co wybraliśmy, czyli wodospad, katarakta, nazwa na dole Tiger, czy jakoś tak mniej więcej to się nazywa. Niestety, ale jest zamknięte, ponieważ połamały się chyba jakieś drzewa, może gałęzie spadły na ścieżkę, czy też zalało, nie mamy zielonego pojęcia. W każdym razie pan nam powiedział, że ścieżki są nieprzechodne, więc musieliśmy zawrócić. Ogólnie tip, jeżeli będziecie w kilka osób tutaj przyjeżdżać, lepiej wypożyczyć sobie samochód 4x4. Naprawdę napęd na 4 koła to jest w Kostaryce coś, co daje Wam swobodę tutaj podróżowania. My mamy naszą małą padakę, tak nazywamy. Daliśmy radę tutaj wjechać, ale no trochę tak ryzykownie. W każdym razie ja nie o tym, ponieważ chciałam Wam powiedzieć, że widoki tutaj są przepiękne. Góry, jak słońce jeszcze się pojawi, to już w ogóle jest magia, jak te chmury schodzą, mgła w sensie zachodzi, no lasy mgliste, no przepięknie to wygląda, no i co chwilę słychać naturę, to też jest bardzo, bardzo fajne, no ale żeby tak nie słodzić, że to jest tak cudownie, pięknie i nie wiadomo jak, chociaż jest, to Wam powiem trochę mniej pozytywne rzeczy. Ale zanim Wam powiem o tych minusach tej ciemnej strony Monteverde, mogę tak powiedzieć, to warto, zanim wyjedziecie gdziekolwiek, gdzieś się wybierzecie tutaj na jakąś atrakcję, zawsze na stronie jest podany WhatsApp. Warto napisać do nich, czy wycieczka się odbywa, o koszta można zapytać, czy można można tak w ten sposób zarezerwować sobie miejsce, bo tutaj często jest tak, że jednak rezerwuje się tą miejscówkę, w sensie wejście na konkretną godzinę. I wtedy możecie się dowiedzieć, że na przykład właśnie jest coś zamknięte, albo jest coś nieprzejezdne. No, nasz błąd, że tego nie zrobiliśmy. Ale teraz powiem Wam trochę o tej ciemniejszej stronie. I teraz tak, możecie nazwać nas jak chcecie. Dusi grosze, oszczędzacze, obojętnie poznaniacy, chociaż nie jesteśmy poznaniakami. No ale dobra, w każdym razie wszystko tutaj jest mega drogie. Niestety za każdą atrakcję, każdy postój, znaczy może nie za każdy postój, ale za każdy postój przy większej atrakcji, nie wiem, zwykły wodospad, taki malutki znalazłam, $6. Następnie, no parki narodowe to oczywiście, to jest normalne, tak, że trzeba zapłacić za wejście do parku narodowego. No ale do Santa Elena my zapłaciliśmy $16 za osobę, do Monteverde 50? Okej, Paweł mi podpowiada, że $50. Z przewodnikiem do Santa Elena, jakbyśmy chcieli wejść, to jest $32. Plus fakt. To można by było się zastanowić nad tym, czy nie warto wybrać się z przewodnikiem, ponieważ wtedy oni
mają oko i wiedzą, jak szukać te zwierzęta. Te kwezale i inne tutaj ptaki. Widzą je po prostu. No my mało zobaczyliśmy, to znaczy sporo słyszeliśmy. Widzieliśmy, jak przelatują, ale nie udało nam się uchwycić tego. W każdym razie, dalej, co tutaj jest z atrakcji? Macie mosty wiszące, zipliny, garden, ojej, jak to się nazywa? Punkty, gdzie możecie zobaczyć wystawę motyli. Znaczy, to nie jest wystawa motyli, to są po prostu takie ogrody, gdzie motyle latają i możecie sobie wejść i popatrzeć, jakie są różnorodne odmiany, a tutaj jest ich masa. Następnie są też specjalne ośrodki rescue, czyli pomocy dla leniwców, dla ogólnie gadów. Jest wystawa, w cudzysłowie znów wystawa z gadów właśnie, żab. Wiem, żaby to są płazy. W każdym razie gadów to chodziło mi o węże. No jest tutaj tego masa, ale za wszystko, dosłownie za wszystko trzeba zapłacić i to jest minimum $20, jak nie więcej. Za zipliny trzeba zapłacić $50, za mosty wiszące $40 za osobę. Fakt, że wtedy ma się przewodnika, można też bez przewodnika, są jakieś pakiety, ale pakiety to już jest zupełnie inny koszt, bo tam macie za $80, za 135 nawet widziałam całodzienną wycieczkę, wtedy jest wliczony też lunch. No, ceny są tutaj naprawdę powalające. My podróżujemy budżetowo i szczerze mówiąc, wolimy dłużej tutaj pobyć, więcej pojeździć, niż wydawać taki gruby hajs za 1,5 godziny przyjemności, bo zipliny mniej więcej trwają 1,5 godziny, chodzenie po mostach też tyle mniej więcej trwa. No każdy robi to, co uważa, tak? My nie oceniamy, tylko po prostu wspominamy. Kolejna sprawa. Oprócz tego, że tutaj są te słabe drogi i ludzie żyją na takich wzgórzach, wysoko. W sensie nie w samym centrum miasta, znaczy w centrum, czy tam w okolicach centrum, tylko trzeba naprawdę spory kawał dojechać tutaj. I te domki... Fakt. Niektóre są haciendy takie, że pięknie wyglądają, wymuskane, trawniczek równiutko przycięty, no na bogato. Natomiast zdecydowana większość tych domków jest skromna. Można nazwać, że są skromne. Często dach to jest blacha, ściany czasami też to jest blacha. Raczej nie jest to remontowane przez nich. Przynajmniej nie wygląda to, żeby było remontowane. Ale antena telewizyjna zawsze jest. Auto też jest. Zresztą tutaj bez auta to ciężko przeżyć, więc wcale się temu nie dziwimy. I taka myśl nas naszła. Kolejna. Że im więcej człowiek ma, tym jest chyba mniej szczęśliwy. Znaczy nie wszyscy. Ale tutaj ludzie mają... Może nie chcę powiedzieć, że mało, ale wystarczająco na tyle, żeby żyć normalnie. I są szczęśliwi, są uśmiechnięci, zawsze się uśmiechają do nas, pomagają z chęcią. Nawet jak teraz się zatrzymujemy co chwilę, żeby ponagrywać coś, to jakiś pan się zatrzymał, pomimo że nie znał angielskiego, ja po hiszpańsku to kilka tam zdań na krzyż. Więcej mogę powiedzieć pojedynczych słówek, ale próbował nam coś powiedzieć, doradzić właśnie, żeby pojechać na te wodospady, więc zupełnie inna mentalność ludzi. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, czy tak to jest taka zasada, że im więcej człowiek ma, tym jest mniej szczęśliwy, czy to nie ma zasady? I krówki mają. Kolejny plus posiadania własnego auta to są punkty widokowe. Cudowne widoki, będą przewidki, bo tym szerokokątnym to za dużo nie zobaczycie. A stanęliśmy między innymi też dlatego, żeby zrobić sobie zdjęcie. Wiecie, jak to u nas wygląda, że pierw latamy, nagrywamy wszystko, żeby to nagrać, to jest ciekawe, to powiedzieć, a później wsiadamy do auta i zrobiliśmy sobie zdjęcia? Tak. No. O zdjęciach naszych zapominamy. To jest
To jest ciekawe, że wszystko robimy, wszystkiemu cykamy zdjęcia, tylko nie sobie. Także teraz ustawiamy aparat i będzie nasza fota w końcu. Stąd, bo w sumie jeszcze nie mamy. To, co mi się bardzo, bardzo podoba, to segregacja śmieci plus to, że w wielu miejscach jest napisane, żeby nie używać plastiku. Przejeżdżał samochód. Żeby nie używać plastiku, żeby chronić ziemię. Save the world. Piękna sentencja i w sumie to jest bardzo fajne i powinniśmy się tego trzymać, żeby jak najmniej zużywać tego strasznego, obrzydliwego plastiku. To teraz zabierzemy Was na krótki spacer po Santa Elena. Jest to bardzo mała miejscowość ogólnie. Samo centrum to przede wszystkim knajpy, sklepy z pamiątkami, knajpy, agencje turystyczne, knajpy i agencje turystyczne. Tak można by było to podsumować. Sporo się tutaj dzieje, to znaczy jest ruch. W sumie wszystko się zamyka w takim, na mapie widać jakby był taki jeden wielki trójkąt. No, a jeżeli chcemy gdzieś dalej pojechać, w sensie gdzieś tam na wyżyny, to tam też są oczywiście restauracje i agencje turystyczne, standardowo. To na tym bazuje to miasto. Turystyka.